OMAX w swojej ofercie posiada dwa modele czujników wysokości, które można zainstalować do maszyn WaterJet. Pierwszy, który współpracuje ze zmotoryzowaną osią Z oraz głowicą TiltaJet, i drugi model, który współpracuje z głowicą kątową EdgeJet. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować i przetestować pierwsze rozwiązanie. Czujnik wysokości pozwala automatycznie i dokładnie ciąć w materiale z nieregularnymi lub wypaczonymi powierzchniami bez potrzeby specjalnego oprogramowania osi Z. Czujnik jest przymocowany bezpośrednio do osi Z. Zmiany wysokości materiału są natychmiast wyczuwane i głowica automatycznie dostosowuje się do wysokości w trybie ciągłym, dokładnie utrzymując zadaną wysokość nad materiałem. Drugą funkcją jest detektor kolizji, który zabezpiecza przed zderzeniem głowicy z materiałem. Czas na część praktyczną, która zobrazuje Wam możliwości. Oto dwie metalowe formatki, które zostaną przygotowane do testu. Pierwszą potraktuję młotkiem. A drugą wygnę na imadle. Tak mocne wypaczenie prawie w ogóle nie występuje, ale idealnie zobrazuje możliwości. Do testów użyjemy maszyny OMAX 60-120. Ważnym etapem jest solidne zamocowanie materiału na stole obróbczym, aby nie wpadła w drgania, ponieważ czujnik może to zinterpretować jako kolizję i głowica się zatrzyma. Wszystko przygotowane, czas na przeprowadzenie testów. Z tej perspektywy idealnie widać, jak głowica się unosi i opuszcza. Podsumowując, nasz czujnik idealnie sprawdzi się przy cięciu elementów z dużych formatów materiału, gdzie powierzchnia nie zawsze jest idealnie równa, a dzięki detektorowi kolizji możemy być pewni, że nie uszkodzimy głowicy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytanie, zapraszam do sekcji komentarzy lub do kontaktu bezpośredniego, który możecie znaleźć na stronie omax.pl. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!